Cześć, witajcie w 9 odcinku. Takie szybkie podsumowanie, co dzisiaj będzie w podcaście. Czyli postaram się podsumować od strony dziewiarskiej mój rok 2022. To ile udziergałam, w czym chodzę najczęściej, w czym najmniej. Co udało mi się skończyć z końcem roku, czyli ten sweter, to o nim też dużo opowiem. Opowiem też o tym, jakie mam plany na ten rok, z jakimi niedokończonymi robótkami wchodzę w ten rok i jakie mam mini, takie malutkie postanowienia na nowy rok, bo nie ma co planować zbyt wiele. Cześć, jeszcze raz. To jest odcinek 9 podcastu dziewiarskiego. Ja się nazywam Justyna, prowadzę tutaj ten kanał, gdzie są i podcasty, i tutoriale. Prowadzę też pasmanterię o nazwie Lowieczka. Tu będzie autopromocja, tak na wszelki wypadek, która będzie działać jakby... Ten hashtag będzie działał przez cały odcinek. I oprócz kanału i oprócz pasmanterii prowadzę też Instagram, na którym właściwie codziennie coś się dzieje, także zapraszam Was serdecznie do zaobserwowania. Mam też Facebooka, ale tam to wiecie, jak to jest z Facebookiem teraz. No ale owszem, tam się też pojawiają jakieś treści. I co? Skończył się rok 2022. Jak wiemy, nie był łatwy. Był pełen dużych zwrotów akcji, które niestety dalej trwają i dalej no nie pozwalają tak trochę emocjonalnie odetchnąć. Jest 5 stycznia, jest już po 12. W Lublinie jest ciemno jak w norze. Nie wiem, mam wrażenie, że mieszkałam w jednym z najciemniejszych punktów Polski. Dzisiaj już było i słońce, i deszcz, teraz jest i deszcz, i zachmurzenie, i wiatr, tak więc podejrzewam, że tu światło się będzie co i rusz zmieniać, ale mam nadzieję, że będzie wciąż wyraźnie. I co mogę powiedzieć? Wydawało mi się, że rok 2022 nie był zbyt bogaty w udziergi u mnie, że bardzo mało wydziergałam. Takie miałam poczucie przed przeglądnięciem tego, co faktycznie było. Miałam poczucie, że mało wydziergałam, że w ogóle to jest dziwny rok, bo nie zrobiłam żadnej czapki. Tak myślałam, że nie zrobiłam żadnej czapki, że w ogóle nie robiłam drobnych akcesoriów, że jeżeli już coś robiłam, to były to swetry. I nie wiem jak u Was, nie wiem jak Wy liczycie sobie te rzeczy, ale u mnie najbardziej taki miarodajny jest Instagram, gdzie staram się jakoś tam w miarę regularnie dodawać nowe rzeczy, że jeżeli coś wydziergałam, to prędzej lub później, ale pojawia się tam jakieś zdjęcie tego udziergu. I zaczęłam sobie przeglądać, co faktycznie zrobiłam. Zeszłam aż do zdjęcia, które zrobiłam na początku roku, takie podsumowujące, gdzie się tutaj pewnie wkleję. I rzeczywiście, tamten rok był obfity w czapki. Czapek tam jest chyba 5 czy 6. Są jedna para rękawiczek, jakaś chusteczka dla syna, jakieś gwiazdki na szydełku. A dużych udziergów tam policzyłam, że były tylko 4 w 2021. I się co okazuje, że rzeczywiście udało mi się trochę zrealizować te moje założenia na ten rok 2022, bo chciałam, żeby rok 2022 był rokiem, w którym ja zrobię więcej, mniej małych rzeczy, a zrobię więcej dużych rzeczy, czyli swetrów, jakichś takich bluzek, chust. I rzeczywiście to się udało, rzeczywiście jest tego więcej. Oczywiście nadal nie tak dużo, jak ja bym chciała, bo bym chciała mieć, nie wiem, na przykład co miesiąc nowy sweterek. No tak się niestety nie udaje. Ale jak widzicie, tu jest sterta, kubka, nie wiem. No są rzeczy, które wydziergałam w tym roku. Nie ma tu wszystkiego, bo jeszcze są te dwie bawełniane bluzeczki. O nich też będziemy sobie mówić. I zdążyłam do końca roku wydziergać ten sweterek. I może trochę teraz o tym sweterku, bo to jest mój najnowszy udzierg i od niego zaczniemy sobie.
I to jest wzór, który testowałam dla Mileny, Amina Ali Handmade, pisane razem. Jest to wzór dość, bym powiedziała, trudny dla osób, no, zaawansowanych, tak? Bo nawet dla mnie on był, miejscami, no, sporym wyzwaniem. Ja nie robiłam nigdy na przykład listwy takiej podbieranej. Robiłam tylko i wyłącznie listwy, które robi się... oj Boże, listwy, plisy. Plisy, które robi się od razu ze sweterkiem. I dla mnie to było dość trudne. Tutaj może będzie taki filmik, który nakręciłam z tym sweterkiem jeszcze przed blokowaniem. Bo obawiam się, że nie uda mi się teraz nagrać jakiegoś sensownego filmiku, jak skończę już nagrywać podcast. Będzie już prawdopodobnie tak ciemno, że już nic nie będzie widać. Także nie będzie to filmik ze swetrem po blokowaniu, tylko ze swetrem przed blokowaniem. I wzór bardzo pracochłonny. Ja bym go porównała do mojego sweterka z tamtego roku. Augustin numer 1. Pamiętam, że jego robiłam bite 2 miesiące, może nawet dłużej, ale wtedy tak się nie spinałam jak teraz, bo teraz te testy zaczęły się jakoś z początkiem lutego. Ja pamiętam, miałam poślizg, bo pamiętacie moje problemy z ostatniego podcastu, o których opowiadałam, ze swetrem Nico Sweater. Miałam poślizg, aczkolwiek jak później zaczęłam myśleć, to uważam, że i tak gdybym zaczęła w terminie z początkiem listopada, i tak myślę, żebym nie zdążyła, bo zabrakło mi tak naprawdę 3 tygodni w tym teście. Trzech? No trzech jakby. Robiłam, mi się wydaje, że 3 tygodnie dłużej. Mimo, że właściwie od początku listopada ten sweter stał się moim jedynym projektem, jaki dziergałam. Jedynym. A ja nie jestem monogamistką dziewiarską, ja jestem bardziej taką poligamistką i lubię mieć kilka udziergów na drutach, że jak już mam jednego projektu dość, i dziergania, i siedzenia, i cały czas robienia tego, to zmieniam sobie. Tu robiłam wszystko, żeby zdążyć i zmieścić się w terminie. Mimo to nie udało mi się. To był czas z dużych promocji w dropsie, mieliśmy mnóstwo pracy, chodziliśmy spać o 2 w nocy, tak? Także i mimo, że starałam się naprawdę każdą sekundę wykorzystać na to dzierganie, nie udało mi się. I wtedy bardzo mocno poczułam, dlaczego ja nie powinnam w ogóle się brać za testowanie. No po prostu, ja nie mam już tak dużego wpływu jakby na organizację mojego czasu. Dużo rzeczy się dzieje jakby pod czynniki zewnętrzne, tak? Jak los zdecyduje. O, i teraz słońce trochę wychodzi. Lublin. I wtedy zrozumiałam, że jakby no nie chcę się już kolejny raz czuć tak, jak się czułam w czasie tych testów, czyli ja się czułam po prostu, no, że zawodzę, no zawalam, było mi strasznie głupio i przed Mileną, i przed dziewczynami, no nie warto sobie tego robić. Tak więc pamiętajcie, ogłaszam oficjalnie, że do odwołania nie biorę udziału w żadnych testach i jeżeli ktoś ogląda to, do kogo później się zgłoszę na jakieś testy, to proszę mnie nie przyjmować, bo ja się już do tego nie nadaję, po prostu zawalam. Myślę, że gdyby była jakaś taka ogólnopolska lista, czarna lista dziewiarek, testerek, ja bym już na niej była. Także z opóźnieniem 3-tygodniowym skończyłam. Niestety nie zdążyłam tak, jak planowałam, na Wigilię, bo zabrakło mi po prostu czasu, ale za to bardzo dużo przedziergałam w święta. I jakoś przed Sylwestrem sweter był już gotowy, ja go zaczęłam nosić, tak się ucieszyłam tym swetrem, że zaczęłam go nosić jeszcze przed zblokowaniem. On już wtedy bardzo fajnie leżał i ja Wam zaraz podam teraz dane techniczne, bo są trochę zaskakujące, że tak powiem. I zacznijmy od tego, jak się w ogóle wzór nazywa. Wzór się nazywa Autumn's Letter Cardigan albo Autumn's Letter
Wrap? Tak mi się wydaje. Tak napiszę. Jakieś dwie nazwy ja znam tego. I ja dziergałam rozmiar L. I tutaj już jest lekkie zaskoczenie, które wynika w ogóle z tego, co ja coraz bardziej zaczynam myśleć o robieniu próbek przed dzierganiem. Sweter dziergałam rozmiar L. W ogóle sweter ten jest kardigan do rozmiaru XL rozpisany. I XL to ja już nawet nie wiem, czy to nie jest na obwód tutaj w biuście 120, coś takiego. Ja dziergałam rozmiar L i mi to odpowiadało, mimo że jak przed chwilą nadmierzyłam się w biuście, to tutaj mam 103 cm. I teoretycznie po wydzierganiu i po zblokowaniu to ten sweter jest na, ma albo jest na obwód 108 cm. Czyli widzicie, mam 5 cm takiego luzu i szczerze ja tak chciałam, żeby było trochę luzu. On jest projektowany tak, żeby był taki, wiecie, przylegający, ale ja nie chciałam, żeby on mi tak przylegał, tak, że aż będzie o tak się, wiecie, naciągał. Ja chciałam, żeby to było takie przyleganie tak na luźno, nie? I wydaje mi się, że jakby ogólnie uważam, że z rozmiarem trafiłam totalnie w punkt. Totalnie jest tak, jak ja bym chciała. Czekajcie, może ja trochę wstanę, jeszcze to już teraz wam jeszcze pokażę. Widzicie, to jest już po blokowaniu sweterek. Wyjątkowo, widzicie, nagrywam w dżinsach, nie w dresie. I chciałam, żeby był właśnie taki nie za długi. Ogólnie z rozmiaru jestem bardzo zadowolona, ale wam przeczytam, bo sobie wszystko spisałam, na to ile to ma, jakie były wymiary przed blokowaniem i po blokowaniu. I w ogóle próbka. Zacznijmy od próbki. Jak wiecie, ostatnio w Nico Sweater, jak robiłam, to za nic nie mogłam trafić w ogóle w wymaganą próbkę. Jakby cały czas, jakimi drutami nie dziergałam, to ciągle byłam obok, było ciągle za luźno, mimo że uważam, że jestem całkiem taką ciasno dziergającą osobą. Tutaj w próbkę, w ogóle pokażę próbkę, chyba pokazywałam zresztą. Tutaj z próbką trafiłam od razu w punkt. Podejrzewam, że z Mileną podobnie ciasno robimy. To jest w ogóle sweterek dziergany w większości na drutach 5 mm, także wydaje się, że powinno iść szybko. Ale już spoiler, nie idzie szybko. Na 5 mm w drutach. Tutaj plisa i tutaj i na dole dziergane 4 mm. Ale zacznijmy od tego, że ja z próbką trafiłam. Robiłam, tak jak wam w ostatnim odcinku mówiłam, z Drops Flory czerwonej. Ona jest, widzicie, o. O. I takie coś się uzyskuje. Nie wiem, to teraz... O, teraz może będzie lepiej jakoś. Połączyłam florę 18 z kicilkiem 36. On się nazywa Bordo, mimo że on jest właściwie... Bordo w dropsie to jest właściwie brąz. Taki czerwonawy brąz. I z tego połączenia wyszło takie coś. I na szczęście właśnie skończyło się tak, jak ja chciałam, czyli że ten kicilk przyciemnił florę i wyszła mi taka czerwień, o jaką mi chodziło. I próbka była w punkt. Przed chwilą mierzyłam sobie sweterek w tym zakresie tych tutaj wzorków, jak tu jest. I tu jest idealnie jakby 10 cm pomiędzy tym i tym. A słuchajcie, pewnie jesteście ciekawi, jak to wygląda już w gotowym sweterku. A w gotowym sweterku, jak zmierzyłam, to na tym samym odcinku między tymi warkoczami wyszło już 8,5 cm. Czyli próbka, mimo że pamiętam, że ciasno robiłam, i tak jest luźniej zrobiona, niż finalnie wyszło w swetrze. Różnica na 10 cm jest 1,5 cm. To jest dużo, przez to się okazuje, że zamiast sweter mi wyjść 108 cm, czyli na płasko 53, to on, słuchajcie, przed blokowaniem miał 48 cm, po blokowaniu 47. Ale nie ukrywam, ja blokowałam tak troszeczkę, żeby w dół go naciągnąć, żeby był trochę dłuższy. Długość 52, przed blokowaniem, a po blokowaniu 54 cm. I
Ja jestem zadowolona, bo w moje wymiary to super trafia, ale wniosek z tego jaki? Próbka sobie, życie sobie, dzierganie sobie i szczerze ja coraz bardziej myślę o tym, żeby sobie w ogóle dać siana z robieniem próbek, bo moje próbki, nie wiem jak u Was, jestem bardzo ciekawa, ale moje próbki mają się nijak do tego, co mi później wychodzi. Coraz częściej jak coś obmyślam, to w ogóle patrzę na próbkę, jaka jest napisana na opasce włóczki, na tej banderoli, bo mam wrażenie, że to co z tego, że to nie ja zrobiłam tą próbkę, jak nawet jak ja zrobię tą próbkę, to później to i tak ma się nijak do tego, co mi wychodzi. To jest... nie wiem, ciężko tu jakiś mądry komentarz w ogóle. Grunt, że te swetry jakoś wychodzą, to jest najważniejsze. I kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o zużycie włóczek, bo to też jest zaskakujące. Startowałam z 8 motkami Flory i 8 motkami Kicilka i one teoretycznie mają po tyle samo metrów, bo i tu jest 210 metrów w tym motku i w tym motku jest 210 metrów, więc wydaje się, że zużycie powinno być identyczne, że jeżeli pójdzie mi Flory 7 motków, to pójdzie mi i Kicilka 7 motków. Co się okazuje? Poszło mi Flory 6 motków i to, słuchajcie, zostało tyle z tego 6 motka, a Kicilka poszło mi 7 motków i tu zostało mi, już Wam mówię, zaczynam już czytać jakbym miała problemy z... 4 gramy, o. Tutaj zostało mi 4 gramy, a tu 2 gramy. Tak wszystko pomierzyłam, bo początkowo wychodziło mi, że w Kicilka to wręcz poszło 8 motków, bo nie mogą znaleźć tego 8. I już myślałam, że naprawdę mi poszło 8 motków, że taka jest różnica już w zużyciu. Ale przed chwilą... Ojejku. Czekajcie, coś zasłonię trochę. Jak widzicie, nie jestem wampirem, słońce nic mi nie zrobiło, nie wyrządziło mi żadnej szkody. Na razie niech będzie tak, jak jest. Poprawiłam kadry, próbowałam zasłoniętą żaluzją i musimy po prostu poczekać, aż chmura znowu zasłoni słońce. Na razie tak nic nie będę pokazywać, tylko będę mówić. Ale na szczęście tuż przed nagraniem znalazłam w szafie ostatni motek, czyli tak jak mówię, 6 motków Flory, 7 motków Kicilka. I jak się zastanawiałam, bo to już w trakcie pracy widziałam, że mi Flora schodzi wolniej niż Kicilk, nie wymieniałam mniej więcej w tym samym czasie tych motków. Myślę, że to jest kwestia nitki tej jedwabnej w Kicilku, że jak ja tak ciasno robiłam i naciągałam tutaj owiniętą na palcu włóczkę, to podejrzewam, że Flora się wtedy naprężała, a Kicilk, no nic się z nim nie działo, no bo jest na nitce, tak? Też się naprężał, ale nie tak bardzo. Więc myślę, że tutaj stąd jest ta różnica. Przerabiało mi się, wiadomo, bardzo dobrze. I jakbym miała powiedzieć, co wpłynęło na tak długi czas dziergania, to myślę, że zarówno warkocze, że zarówno tutaj ta plisa. Przed chwilą oglądałam podcast Szminką i Drutami Asi. Ona też dziergała ten sweter, możecie sobie u niej zobaczyć, tylko że ona dziergała rozmiar XL dla swojej teściowej. I ona też mówiła o tej plisie właśnie, ale słuchajcie, na przykład rękawy, one są piękne, bo one tutaj są w ogóle formowane rzędami skróconymi. Pierwszy raz coś takiego robiłam, podoba mi się to. Całkiem fajnie się układają, to jest taka
Widzicie, bufka się wtedy robi. Te rękawy są na tyle szerokie, że ja mogłam je robić spokojnie na drutach o obwodzie 40 cm. Na to też schodzi czas. Ten rękaw tak samo. Bardzo ładne wykończenie. Wykończenia też są takie dość wymyślne, bym powiedziała. Podwójne takie, widzicie? Bardzo ładnie. Tutaj się wtedy przyszywało. Dużo takich jest szczególików, że one sprawiają, że rzeczywiście ten sweter robi wrażenie. Bo w moim poczuciu to jest taki sweter, że wiecie, zrobicie go raz w życiu i później możecie go wkładać na różne okazje. Bo nie wiem, czy to jest taki codzienny sweter, czym go nazwała. Chyba nie nazwała go takim codziennym swetrem, raczej takim, nie wiem, ja na przykład wyszłam z koleżanką na kawę w tym swetrze. Myślę, że to jest taki właśnie sweter też na przykład na jakąś wigilię, na jakąś rodzinną uroczystość. Myślę, że to jest ten typ swetra, więc poświęcenie na taki typ swetra 2 miesięcy ze swojego życia, no nie wiem, no ja myślę, że warto. Dużo takich pracochłonnych szczególików. On był też tutaj, tył był robiony początkowo oddzielnie niż przód. To też się dobierało tutaj. W ogóle chciałam się pochwalić, bo bardzo ładnie mi to wyszło tutaj, to dobranie. Nie wiem, mam nadzieję, że coś widać. W moim poczuciu ładnie wyszło. A pierwszy raz robiłam coś takiego, no nie? I kokardka też z tyłu. Tutaj dziurka, żeby to założyć. Tak naprawdę przód to właściwie dzierga się w tym momencie już podwójnie, no nie? To wszystko wpływa na czas. No zaraz zajdzie nam to słońce, mam nadzieję, po prostu. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało w trakcie montażu. Ale wiecie, jak to jest w życiu matki. Albo teraz, albo nigdy. Więc teraz mam czas, mam wolną chatę, to nagrywam. Co jeszcze mogło... dół też jest podszywany tutaj, wiecie? No jakby dużo takich szczególików pracochłonnych, które sprawiają później, że ten sweter wygląda wyjątkowo, elegancko, ale to się samo nie robi. I chyba tyle. Ja myślę, że... sweter wart wydziergania. Ja nigdzie czegoś takiego nie widziałam i nawet jak już Milena była na etapie właśnie wymyślenia tego swetra, projektowania, myśmy były w kontakcie i jakby dalej uważam, że no czegoś takiego nigdzie się nie znajdzie. Nikt jeszcze czegoś takiego nie zaprojektował. On się bardzo ładnie... Co jest dla mnie zaskoczeniem, to jak on się ładnie tutaj układa. Ja się trochę obawiałam, że on nie będzie mi właśnie tak tutaj się układał, tylko że on jakoś tak będzie mi sterczał, tak wiecie. Nie, on się układa ładnie. Bałam się też, że może te warkocze będą mnie jakoś tak, nie wiem, poszerzać, że to nie będzie wyglądało korzystnie na mojej sylwetce. Wydaje mi się, że nie skrzywdzące dla mojej sylwetki. W ogóle zaskakująco dobrze te warkocze w moim poczuciu wyglądają. Ja się zawsze trochę boję takich warkoczy. Nie jestem drobinką, której we wszystkim dobrze. I co jeszcze zrobiłam? Jak wiecie, ostatnio staram się dziergać takie rzeczy raczej krótsze niż dłuższe. I dlatego tutaj, nie, tutaj, jak widzicie, nie robiłam zbyt długiego tego elementu dolnego. Pamiętam, że we wzorze chyba było, że 12 cm ma być warkoczy. U mnie w 12 cm to wyszło tutaj wszystkiego, łącznie z tą dolną plisą. I nie żałuję. wolę jednak krótsze kroje. Już mniejsza o to, czy mi w tym lepiej, czy mi w tym gorzej. Ja się sama lepiej w takich rzeczach po prostu czuję. Wydaje mi się, że już wyczerpałam temat swetra, kardiganu. Ogólnie polecam, szczególnie jeżeli lubicie pracowite wzory, czujecie, że macie przestrzeń na coś takiego, albo chcecie go ubrać na jakąś specjalną okazję. Wydaje mi się, że nawet jest jakiś kod rabatowy, tak, na pewno jest kod rabatowy do mojej pasmanterii na włóczki do tego swetra. Bo jak Milena mówiła, jestem matką chrzestną tego wzoru, a to dlatego, bo jak mówiłam, uczestniczyłam poniekąd jako widz w procesie twórczym tego wzoru. I jak widać, noszę, korzystam. Spędziłam w nim już trochę czasu.
Jestem zadowolona, że dałam radę przede wszystkim, bo było sporo nowych rzeczy dla mnie. Wcale nie było mi tak łatwo. Ten sweterek był wyzwaniem. O, tak powiem. Teraz może powiem, z czym... I to jest jedyna ukończona rzecz, jaką mam Wam do pokazania. Nic więcej ukończonego nie mam, bo jak wiecie, na to poświęciłam prawie 2 miesiące. Ale pokażę Wam, z czym zaczętym już wchodzę w nowy rok. To nie będą dla Was żadne nowości, więc tylko powiem, bo ja później przed nagrywaniem filmu, ja często oglądam swój poprzedni podcast, żeby wiedzieć, o czym mówiłam. Trochę się tak wprowadzam w taki rytm i... I co jeszcze mogę powiedzieć o tym swetrze? Ja na przykład, nie wiem na ile dla Was są ciepłe takie swetry z moherem, ale dla mnie to są tak ciepłe swetry, że ja nawet zimą mogę spokojnie nosić pod spodem bluzkę na takich ramionczkach. I mi się wydaje, że ten kardigan jest super, jeżeli nie jesteście zmarzluchami. Jest super właśnie do takich topów i na to narzucić, bo tutaj ja już w ogóle jakby nic pod spodem nie mam, a jest mi tak turbo gorąco, że bo wszędzie jest wszystko pozamykane. Żeby nie było hałasu jakiegoś. Okej, czyli tak. Wchodzę w nowy rok z dalej niedokończonym... Z dalej niedokończonym i właściwie nic nowego tu nie zrobiłam w tym sweterku, czyli Stripes Andrei Mowry. Bez Stripesów. Jakoś strasznie mi stanął ten projekt. Jakoś strasznie mi stanął w miejscu troszeczkę ten projekt, mimo że bardzo go lubię, chętnie bym już ten sweter ponosiła. Jedyne co, to już zaczęłam tu robić ściągacz na tych właśnie króciutkich drucikach 23 cm. Dalej uważam, że są fajne i na pewno to będzie jeden z priorytetów, żeby skończyć go do następnego podcastu, ale priorytetem numer jeden, o ile w ogóle można tak mówić w języku polskim, jest ukończenie kardiganu dla syna. To jest ten tweet na wagę. Wzór od Petit Knit, ale szczerze, mocno go modyfikuję, tak... nie wiem, czy trochę nie wrzuciłam kasy w błoto. Trzeba było samemu robić z głowy ten sweter. Bo... robię go na drutkach 3 mm, we wzorze chyba jest 4 czy na 4,5. Dużo modyfikuję. Szkoda gadać. I mam już właściwie skończony cały jeden rękaw i już tutaj są te druty dropsa. Na ściągacz robię w ogóle 2,5 mm. Rękawek zrobiony. Inaczej też go zwężałam niż tam u Petit. Tutaj początkowo dość gęsto zwężałam co 7 oczek, tutaj już co 14 pod koniec. Cały czas przymiarki. Ja pierwszy raz w moim poczuciu, pierwszy raz robię sweter dla dziecka mojego. Do tej pory nie chciał. Tym razem zobaczył tą włóczkę i chciał. To jest chyba odcień błękitny. On chyba jest na sklepie, bo była ta dostawa tych szpul. Dużo kolorów doszło. I to jest odcień błękitny i nie wiem, jakie wy macie doświadczenie ze sweterkami dla dzieci, ale jak ja zaczęłam ten sweter, a zaczęłam go dziergać jakoś przed tym kardiganem, czyli minęły właściwie 2 miesiące, jak tego nie ruszałam, moje dziecko tak urosło w tym czasie, nie wiem, mam wrażenie, że się położył i wstał i już był o rozmiar większy. Tak więc jak zaczynałam, a brałam od Petit jakby wymiary na sweterek dla dziecka 5-6 lat, mimo że moje dziecko wcale jeszcze do końca nie jest w tym wieku, ale jest sporym chłopcem. Teraz urósł jeszcze bardziej i tak trochę w panice dodałam tu więcej powtórzeń reglanu. Przez to wyszły mi też troszeczkę szersze rękawki i się cieszę, bo przykładałam ten sweterek do sweterka z tamtej jesieni, który był dobry. Teraz pewnie byłby już za ciasny, więc starałam się, żeby był trochę większy. Na razie jak syn mierzy, to wydaje się, że jest okej, ale tak się z nim śpieszę, żeby on chociaż trochę w nim pochodził. Plus staram się jakoś tak go zrobić, żeby w razie czego mógł posłużyć trochę dłużej. Także dotąd, gdzie jest prawymi oczkami robiony ten sweterek, czyli dotąd,
To jest punkt, w którym on już dotyka właściwie jego dłoni, więc ja sobie wyobrażam, że na początku syn będzie chodził w takich wywiniętych tu rękawkach, więc chcę trochę ten ściągacz zrobić dłuższy, ale żeby jak już będzie wywinięty, dalej wyglądał dobrze. Nie wiem, czy kumacie w ogóle o czym ja do Was opowiadam, ale jakby staram się tak to wymyślić, tak to wydziergać, żeby sweterek no jednak starczył chociaż, nie wiem, na przyszłą jesień też, znaczy na tą tegoroczną jesień, żeby ten rok 2023 ten sweterek był okej. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. Bo mówię, pierwszy raz robię, na razie syn jest zadowolony, jak przymierza. To jest też na tyle miękkie, że jego nie gryzie, a on jest człowiekiem, który tylko merynosa toleruje. Tak więc robię, włóczki mi idzie strasznie mało, jak chyba 350 gram na ten sweterek odjęłam, a tu w ogóle widzicie, ze środka ciągnę, tu nic nie widać. Najwyżej coś zrobię jeszcze. No, to jest priorytet, żeby on w ogóle w tym pochodził. I ciągnący się za mną już bardzo długo projekt, czyli Magnolia Bloom Cardigan. Nie wiem, czy pamiętacie, że to był taki pomysł na takie reszteczki z pasmanterii. Tutaj moteczek został tego kicirka, moteczek tamtego kicirka i będzie super, zrobię sobie z tego sweterek. Na szczęście doszły nowa dostawa kicirków była, zwróciły wszystkie kolory, z których dziergam ten sweter i będę dokładać włóczki. Już doszłam, że wcale nie chcę jego robić takiego krótkiego. Prawdopodobnie będę go robić taki dłuższy. Mam plan, że będzie tak długi, na ile mi starczy włóczki. Wtedy też tak mówiłam, ale wtedy to był zamysł, że on będzie krótki. Teraz jest zamysł, że będzie dłuższy. I tutaj też mi niewiele już zostało pracy, bo jakby najgorsza praca już za mną zostało dokończyć rękawy. Już teraz nie będzie żadnego problemu, żeby to zrobić, bo włóczka przyszła, już od dawna przyszła, tak naprawdę przez 2 czy 3 miesiące, tylko ja się za to nie brałam, bo było dużo rzeczy do robienia. Jak widzicie, do udziergów z szacunkiem, czyli wyludzę. Okej, to jest to, z jakimi zaczętymi, czyli z 3 zaczętymi robótkami wchodzę w ten rok. Ja mam naprawdę szczery plan, przynajmniej 2/3 tego dokończyć przed następnym odcinkiem. I teraz sobie podsumujemy, co zrobiłam w 2022 i na ile ja w tych rzeczach w ogóle chodzę, na ile korzystam, na ile je lubię. Sama prawda. Dlatego łyczek kawki, bo już mi gardło zdarłam. Mam nawet herbatkę w razie czego. Okej. A w ogóle rękawek ten u syna dziergałam właśnie drutami tymi. Sinit Shirotake 23 cm, 3 mm, bo to takie wykałaczki małe. Jeden dłuższy, drugi krótszy. Jakby przerabiam tym dłuższym i powiem Wam, to jest już drugi rękaw, który robię na takich krótkich drutach i mam coraz lepszą wprawę, coraz wygodniej mi się dzierga. I ja jednak jestem team dzierganie na okrągło, nie magic loopem, aczkolwiek w tym kardiganie syna ściągacz w rękawku robię magic loopem, drutami 2,5 mm, bo ja ściągacze robię mega ciasno i takimi metalowymi, długimi drutami łatwiej jest mi regulować ciasnotę. Tak więc po prostu mi wygodniej. A wiadomo, o to chodzi, żeby było jak najwygodniej, jak najprzyjemniej i wtedy można dziergać. Więc teraz, to jest właściwie, i ten sweter, to jest właściwie wszystko, co udało mi się wydziergać, plus te dwie bawełniane bluzeczki. Ta to jest Mangrovity i projekt, powiedzmy, że prawie własny, bo inspirowany YouTube'em i tym, co widziałam na hiszpańskojęzycznych kanałach. Okej. I zapytacie, co jest ulubionym moim udziergiem tego roku? Ja też się nad tym zastanawiałam i powiem Wam, że jest rzecz, którą noszę codziennie, właściwie codziennie, no chyba, że jest za ciepło, od kiedy ją wydziergałam. I jest to
ta chusta. Okazało się, że ja wcale nie jestem człowiekiem, który jest fanem szalików, a zawsze myślałam, że po prostu dwumetrowy szalik to jest najlepsza rzecz na świecie. Nie, okazuje się, że najlepsza rzecz na świecie to jest wielka chusta, która jednocześnie jest wielka, a jednocześnie jest cieniutka, jest trójkątna, czyli tak, zakrywa mi tutaj newralgiczny punkt i ja autentycznie tak byłam na dworze, że tutaj gołe ciałko, na to chusta, na to kurtka i było mi cieplutko. Nie chorowałam po tym. I ja noszę tą chustę właściwie codziennie, wchodząc na dwór. Zapomniałam w ogóle o szaliku, aż specjalnie na to nagranie wyciągnęłam szalik, który udziergałam. Mieszkaliśmy jeszcze. To mógł być 2019 rok, jak ja go blokowałam. Albo nawet 18 rok. Nie, 19 to był rok. To jest mój jedyny szalik, mój osobisty, bo było ich więcej, które wydziergałam. Z Dropsa Big Merino. Dwumetrowy. I zobaczcie, jak taki szalik się używa w porównaniu z tym, jak się super wiązało tą chustę. Tak, on się już tu zaczyna zawijać i tu robi grubość, tutaj jeszcze nie i co? I nagle się okazuje, że tak, tutaj mi zwisa, no nie wiem, jakoś tak. Po tym jak zobaczyłam, jak się wygodnie używa chusty, jednocześnie jak się to szybko dzierga, mi się wydaje, że dzierga się szybciej takie chusty trójkątne, gdzie tu jest dużo, ale tu jest cienko po dwóch końcach, to szalik trochę traci rację bytu w dzisiejszym moim życiu. Dobra, widzicie, poprawiłam i co? I ta końcóweczka, a to jest naprawdę, słuchajcie, dwumetrowy szalik. To jest szalik na niby dwa zawinięcia, 2 metry. Okej, okay, był kurier, przyniósł nowe krówki do sklepu. Tak więc, no, ja widzę dużą przewagę chust nad szalikami. Wcześniej jakby tego nie widziałam. Wydawało mi się, że chusta to tak... no, chusta, tak trochę się to kojarzy z babciami. Już mi się nie kojarzy. Chusta jest symbolem nowoczesności. Szalik to przeżytek. Ale zobaczcie sobie, jak ja dziergałam w 2019 roku. Sama sobie wymyśliłam taki szaliczek z bąbelkami. Tutaj... no, czekajcie. Tutaj robiłam taki z brzegu, żeby mi się nie zawijał. I tutaj chyba to pierwszy raz był, jak użyłam i-corda. Strasznie chciałam się go nauczyć. O. I tutaj na dole to jest chyba to islandzkie zamykanie oczek. Tutaj chciałam bardzo, żeby to wyglądało jak lewe oczka dalej, żeby było tak ładniutko. No, strasznie takie rzeczy mnie kiedyś... wtedy bardzo dużo oglądałam filmików dziewiarskich, tych ukraińsko-rosyjskojęzycznych. Niestety ja nie jestem taka sprytna, żeby rozróżnić, ale och, ile ja tego oglądałam. Ale wiecie, jak to jest na macierzyńskim? Człowiek różne rzeczy się chwyta. Czyli chusta jest top. Bardzo fajnie się dziergało. Sporo resztek. Chociaż w sumie nie tak dużo resztek, ale mogłabym się postarać, żeby jeszcze więcej resztek wykorzystać. Nie wiem, czy będę ją robić jeszcze drugi raz w innych kolorach, ale nie zarzekam się. Bardzo możliwe, że będę robić. Kolejną ulubioną rzeczą, która jest ze mną całkiem krótko, ale już się wbiła na topkę, jest ten sweterek Nico Sweater. Jejku, jak ja lubię w nim chodzić. Drops Charisma to jest no coś wspaniałego, naprawdę. Przyjemniej mi w tym jest niż nawet, niż w tym swetrze, niż w tej włóczce, w której teraz siedzę, czyli w połączeniu Flory i Kid Silka. Dla mnie to jest naprawdę, jak siedzi się w domu, to jest za ciepłe. Ja jestem trochę zgrzana teraz od tego, a jednocześnie nie mogę sobie okna otworzyć. A w Charizmie mogę siedzieć i jest mi dobrze i zauważyłam, że lubię ją sobie narzucić na siebie nad wieczorem, jak siedzę przy komputerze i mi zaczyna się robić chłodno, bo się nie ruszam.
Tak więc, no, świetny sweterek. Chciałabym zrobić więcej żakardowych sweterków, ale naprawdę ja jestem człowiekiem, o którym myślę, że można spokojnie powiedzieć, że no nie ma drygu do tego. Ale na pewno będzie coś jeszcze z Drops Charizmy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak będę oglądać ten odcinek, to już będę miała jeszcze jakiś jeden sweterek, przynajmniej jeden sweterek z Drops Charizmy, bo ta włóczka to naprawdę odkrycie. I tak jak mówiłam, chciałabym jeszcze spróbować Drops Alpaki. Drops Alaski. Drops Alpaki nie mogę spróbować, bo mnie tak szczypie i drapie, że... Ale Drops Alaski chciałabym spróbować. Tak, żeby... no sobie popróbować, bo może Alaska też. Tam jest kilka fajnych kolorów w Drops Alasce, także myślę, że coś bym dla siebie wybrała. Widziałam bardzo ładny niebieski. Okej. Co będzie kolejnym? Kolejną rzeczą, kolejnym udziergiem. Myślę, że kolejny będzie ten sweterek. Wybaczcie, że tego sweterka nie dam za bardzo w rankingu, chociaż może spróbuję gdzieś go dopasować, bo jeszcze nie mam z nich wielkich doświadczeń, ale zobaczymy. Następny jest sweterek z Drops Brushed Alpaki, czyli Andrea Mowry, Stripes. Bardzo go lubię. Bardzo fajnie się go nosi. On jest dość cienki pozornie, ale nie jest jakiś taki mocno prześwitujący. Dobrze mi się go nosi. Możliwe, że byłby znaczy on i tak dalej jest wysoko w rankingu, ale zebrałby ode mnie lepsze oceny, gdyby miał trochę może mniejszy dekolt. Jest mi ciężko czasem dobrać, co mogę... Znaczy, niewiele można włożyć pod spód. Znowu o ten top. Ja mam ten top. To jest top z H&M-u dla mam karmiących z takim podwójną górą. Zobaczcie sobie, on jest od lat w H&M-ie i to jest najlepszy top, jaki może być, bo on ma tutaj podwójny materiał, gumkę. Bardzo dobrze się go nosi, bardzo fajnie się układa pod swetrami, także zobaczcie sobie. Może zostawię linka. Znaczy, wszystko, o czym mówię, to jest w opisie, ale może spróbuję znaleźć sobie link do tych topów i Wam podlinkuję, bo może ktoś nie zna. A, super. Dla mam karmiących to już w ogóle. No. Także wyżej bym go oceniała, gdyby tak. Dekolt był mniejszy. Myślę, że też bym go częściej nosiła, jakby był w trochę innych kolorach, ale jakby i tak nie żałuję, bo ja lubię mieć kolorowe rzeczy. Ale już wiecie, że ja sobie robię Stripesa też w bordowym odcieniu, a i tak jeszcze planuję kolejnego Stripesa na 2023 rok w najmniejszym rozmiarze, na drutach 5 mm, w jakimś takim odcieniu właśnie jaśniutkim. Będę miała ciemny, zrobię sobie jaśniutki i będę miała ten właśnie kolorowy, tak? Bardzo fajnie się nosi tą bluzkę, bardzo fajnie się ją dzierga. To jest taki projekt, że myślę, jak się kupi wzór, to można zrobić kilka swetrów. Autentycznie. Bardzo plastyczny, bo może zrobić w paski, w różne paski i można sobie zrobić jednokolorowy. Następna rzecz. Pozwólcie, że skarpetki będą poza rankingiem, ale chciałabym zaznaczyć, że je zrobiłam, dać sygnał, że jakieś dwie pary skarpet zrobiłam w tym roku. W tamtym roku zrobiłam dużo więcej, bo zrobiłam chyba z 5 czy 6 par skarpetek. Brakuje też jednej pary, którą skończyłam w tym roku, czyli Acorn Socks, takie bordowe. Był o nich też podcast. Są skarpety, w które się nie zmieściła moja stopa. Można sobie poszukać, pooglądać. I one już są u Dorotki. Pozdrawiam Cię, Dorotka, bo wiem, że czasami oglądasz. Muszę się zapytać, jak jej służą. Dorotka ma węższą stopę ode mnie. Jej stopa sobie spokojnie wchodzi. I tak, to są jedna skarpetka, pozwólcie, że nie rozwinę jej bardziej, bo noszona. Nie wygląda jakoś szczególnie pięknie. Nie prałam ich specjalnie, nie blokowałam do filmu. Sorry. Ale tak, jest już, tutaj będzie tutorial, jak zrobić te skarpetki. W dwóch częściach tutorial jest od początku do końca. Bardzo dobre recenzje zbiera. Wiem, że faktycznie da się z nim zrobić pierwszą skarpetkę. Jest jasno, powoli, wręcz powiedziałabym, że tak wolno i tak jasno, że aż nudno. Tak więc polecam. I o takich skarpetek chciałabym zrobić w przyszłym roku więcej. Bo to są dla mnie takie skarpetki, które faktycznie wkładasz na stopy i ci nie szkoda, nie? Bo są piękne skarpetki, których szkoda. I takimi pięknymi skarpetkami, których szkoda,
tak piękny, że aż szkoda. Są właśnie skarpetki od kropy, trochę już noszone, żakardowe. Ja je używam najbardziej do spania, jak mi jest zimno w stopy, bo sama myśl, żebym je przetarła i wyciuchała, no jest wręcz bolesna. Wręcz bolesna. Okej. Także skarpetki. Omówiłam. Nie wiem, czy bym jakoś się... Znaczy, skarpetki ogólnie są tym czymś, co ja rzeczywiście używam, aczkolwiek bardziej po domu. Nie wiem, czy mi się zdarzyło bardziej w tym sezonie, bo już nie pamiętam, ale żebym włożyła wełnione skarpety do butów zimowych. Wydaje mi się, że jeszcze nie było aż tak zimno, żeby aż tak się ubierać. Wydaje mi się, że nie wkładałam. Także u mnie po domu skarpetki i do spania. Następna rzecz to, nie, na pewno pamiętacie, ja go już tyle razy pokazywałam, czyli Petit Knit No Frills z tym haftem żuka. Bardzo fajny sweter. Ja w ogóle uważam, że to, co Petit Knit robi najlepiej oprócz autoreklamy, to jest sposób rozpisania rzędów skróconych. Uważam, że bardzo fajnie potrafi te rzędy rozpisać i one nie tylko jakby podnoszą karczek z tyłu, ale też wytrącają taką kwadratowość, prostokątność raglanowego dekoltu. Bo często u niektórych tam, nie wiem, na filmikach czy gdzieś w innych wzorach widać, że ten raglan, że ten dekolt w raglanie potrafi się tak skwadracić. A u niej to jest tak zrobione, że jest autentycznie okrągły. Dlaczego ten sweterek jest niżej niż... niżej niż sweterek w paski. A już mówię dlatego. Bo jest z połączenia włóczki moheru, znaczy to jest regia tweed i kid silk dropsowy. Dla mnie rzeczy z moherem to są rzeczy na naprawdę zimną pogodę. Dlatego on nie jest bardzo często używany. Bo jest po prostu za ciepły. Obawiam się, że ten sweterek też będzie mniej więcej w tej kategorii, że bardzo fajny, ale możliwe, że dla kogoś takiego jak ja, że z moherem, trochę za ciepły. Czy żałuję, że dodaję moher do sweterków? Nie żałuję, bo dodaję moher do sweterków przede wszystkim dla efektu wizualnego, takiego futerkowego, leciutkiego puszku na wierzchu i dla mnie moher po to jest. Aczkolwiek myślę, że moher można też dodawać do rzeczy. Teraz to rozumiem, nawet po to, żeby podnieść ich ciepłotę, tak? Że rzeczy z moherem to są bardzo ciepłe rzeczy z moherem i przez to rzadziej przeze mnie wybierane, bo nie zawsze jestem gotowa aż na takie gorąco. Mhm. Aczkolwiek mnie moher nie gryzie, jestem w tej szczęśliwej grupie i chętnie dziergam z moheru, ale później jak widzicie, rzeczy z moherem spadają na niższy poziom rankingu, bo są za ciepłe i przez to rzadziej noszę. Następna rzecz. Sweterek. To jest sweterek, który skończyłam w tym roku jako pierwszy. Z darmowego wzoru na Ravelry. Hachi sweater. Co tu jest? Słuchajcie. Znacznik! O jen, a ja w tym swetrze już chodziłam, już go prałam. Niech to pokaże, jaką gruboskórną osobą jestem. Nic nie czułam. O jeny. Ja w nim byłam w pracy nawet. Ciekawe, czy było widać, że mi wystaje znacznik. Na szczęście od lewej strony, ale... No dobra, zapomnijmy o tym. To jest sweterek z włóczki, której już nie ma na tym świecie z nami. Producent jej nie produkuje. Nie będę zmyślać, co to jest. Tutaj napiszę. Znajdę. A szkoda, że jej nie produkuje, bo to jest naprawdę fajna włóczka była. I dlatego jest to na dole, bo z nieznanych mi przyczyn mi się ciągle wydaje, że ten sweter jest jakby trochę przymały na mnie. Takie mam skojarzenie z tym sweterem. Jest przymały plus wydaje mi się, że nie do końca korzystnie w nim wyglądam. Chyba przez te rozcięcia na dole. I za każdym razem, jak sobie o nim przypominam, myślę, no dobra, włożę ten sweter, bo go mam. Za każdym razem, jak go nałożę, ja się zadziwiam jakby, że on wcale nie jest za ciasny, wygląda okej i mi się go dobrze nosi. Ale jakby w mojej głowie jest ciągle pokojarzony, jakby coś z nim jest nie tak. Nie wiem dlaczego.
Nie wiem, może dzisiaj też go włożę, jak gdzieś będę wychodzić. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego jest w mojej głowie tak zakwalifikowany, mimo że ma bardzo fajne tutaj wykończenie u góry. To też robiłam pierwszy raz, wyszło ok, wszystko. Ja w ogóle ten wzór bardzo polecam, bo on jest bardzo fajnym wzorem, jest pięknie rozpisany. To jest co prawda wzór po angielsku, ale za free, bardzo dużo można się nauczyć. Ja w ogóle o nim mówiłam chyba w pierwszym moim podcaście i tam dość szczegółowo mówiłam, jakie modyfikacje zrobiłam. Także jak ktoś by chciał go sobie zrobić, myślę, że to jest na drutach 6 mm z tego co pamiętam. Myślę, że jak ktoś zrobił sobie na przykład na alpaka party zapasy włóczki Drops Melody, to myślę, że ona przerabiana drutami 6 mm da właśnie taki efekt. Tam jest co prawda bez rozmiarówki, to jest one size, ale bez problemu można go sobie przerobić, naprawdę. Czyli to już ok. I teraz chyba ostatnie miejsce rankingu, ale to wcale nie oznacza, że to jest najgorsze jakieś rzeczy czy coś, tylko po prostu rzeczy, które wydaje mi się, że najmniej jakby korzystam z nich. No to tak, no to są to sezonowe rzeczy, czyli te dwie bluzeczki bawełniane. Ta jest, oni też jest podcast Mangrowe Tea, Mangrowi może bardziej, Tea. Ładne. Bardzo pracochłonne, bardzo. Już drugi raz bym chyba się na nią nie porwała. Drops muskat, błyszcząca, wyprasowana. O, tu bardziej widać kolor może realnie. Dlatego na dole listy, bo po prostu bardzo sezonowa rzecz. Trochę mam też wątpliwości, czy nie zrobiłam jej jednak za ciasnej, że powinnam zrobić rozmiar większą, jakoś ku mojemu zdumieniu, jedząc cukierki i czekoladę niechudne. Tak więc nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, co ten sezon przyniesie. Może jakimś cudem schudnę trochę i będę lepiej wyglądać w tej bluzce. Chociaż jak ją wkładam, to nie wydaje się jakaś taka za mała. To wiecie, to wszystko siedzi w głowie. I kolejna bluzeczka. To jest bluzeczka na szydełku, też robiona z jakimiś tam hiszpańskojęzycznymi tutorialami. Słuchajcie, ja mam nagrane do niej wszystko tak naprawdę, tylko pech chciał, że według mnie większość tych nagrań jest bez dźwięku i ja już ten tutorial na te skarpetki w paski montowałam z plików właśnie takich bez dźwięku, bo ja wtedy nie wcisnęłam mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz dobrze wcisnęłam mikrofon. I wiem już, że nie chcę już nigdy więcej w swoim życiu montować czegokolwiek z filmików bez dźwięku. To jest po prostu straszne, bardzo ciężkie. Tracę na to, nie wiem, 5-6 razy więcej czasu, bo dogrywam dźwięk, a ja nie piszę sobie tekstu, tylko zawsze mówię z głowy, więc nagrywam taki tekst, nie, 2-3 razy. A więc jeżeli się okaże, że filmiki są bez dźwięku, to prawdopodobnie albo tylko częściowo dogram, albo po prostu cały tutorial zrobię od nowa. Zobaczymy. Kiedyś na pewno zrobię. Nie wiem też, czy przypadkiem nie zrobię sobie drugiej wersji, bo to, co mnie trochę też powstrzymuje w tej bluzeczce, to jest to, że cały czas oczywiście wahanie, czy nie za krótka, czy nie za długa, czy nie powinnam skrócić w kółko. W kółko to samo. Tak więc, o tak. I to nie jest koniec, bo ja jednak w tym roku zrobiłam jedną czapkę i jeden komin i zrobiłam je z włóczki Gabo Wool. I dlaczego one są na końcu? Bo do tej pory, chyba w tamtym sezonie jeszcze parę razy je nałożyłam na pewno. W tym sezonie jeszcze nie nakładałam, w ogóle jakoś zapomniałam. Aczkolwiek ja, patrzcie, to jest super czapka. Kiedyś na pewno nagram jakiś tutorial na temat tego, jak to zrobić, bo on był kiedyś na wschodzie, ten wzór strasznie popularny. No, gdzie się nie weszło na Instagrama, czy na ichniejszego YouTube'a, to tego było mnóstwo. I to jest fajny wzorek. Komin do tego. I dlaczego na ostatnim miejscu? Bo ten komplet miał pecha i był przeze mnie zaczęty tuż przed wojną, a kończony już po dwumiesięcznej przerwie, kiedy w ogóle nie byłam w stanie dziergać, a właśnie, bo mi przecież odeszły jakieś 2 miesiące bez dziergania, bo się ta wojna zaczęła i ja po prostu nie byłam... Ja muszę mieć określony stan psychiczny, żeby dziergać.
Tak więc z tym kompletem jest wszystko okej, tylko przez pokojarzenie tego z niefajnymi rzeczami, bardzo strasznymi rzeczami, okropnymi, mało noszą. Ale teraz właśnie mam go na sobie. To jest wełenka. Gabo Wool Highland. Napiszę tutaj. I chyba ten kolor naturalny. Widzicie, ja mam, jak mam rozpuszczone włosy, to mi złażą czapki. Jest bardzo fajny. Bardzo fajny ten zestaw, ale przez to, że złe pokojarzenie i w Lublinie, tylko przez krótką chwilę, ale akurat byliśmy wtedy chorzy, było zimno i dużo śniegu, nie nosiłam. Ale daję okejkę temu projektowi i tej włóczce, bo była przeze mnie pruta już po zblokowaniu raz, bo czapkę drugi raz dziergałam, ja często czapki to wielokrotnie, bo nie trafią z rozmiarem. I nie za wiele się z nią stało, także... O, mocne okej. I chyba tyle podsumowania. Pokazałam wszystko, co wydziergałam. Wszystko, co jestem w trakcie. To, co teraz skończyłam. I to, co zostało. Jakie plany? To, co sobie wymyśliłam. Początkowo myślałam, że żadnych planów nie będzie. No bo co tu planować? To jest spontan, tak? Przyjemność. Ale nie. Doszłam do wniosku, że... Dla mnie dobrym planem i postanowieniem noworocznym będzie to, żeby w tym roku nie kupić żadnego wzoru. A to dlatego, bo mam już sporo wzorów i to wzorów takich, które cały czas mi się podobają, cały czas chcę je wydziergać i myślę, że jest bez sensu dokupywanie nowych. Ja się tylko wtedy rozpraszam, odchodzę od tej swojej obranej linii, a chciałabym skupić się na tym, co już mam zaplanowane. I wykorzystać te wzory, bo bardzo chciałabym już je mieć. Jednocześnie w ten sposób, nie rozpraszając się, tylko realizując swój plan, będę miała więcej przestrzeni na to, żeby nagrywać jakieś tutoriale dla Was, bo nie ukrywam, jest kilka rzeczy, które chciałabym nagrać, rzeczy, które ja już kiedyś zrobiłam dla siebie czy dla dziecka i które wiem, że... Chętnie zrobiłabym jeszcze raz, bo a to mam komu to wręczyć, nawet potrzebuję czegoś takiego. I po prostu byłaby okazja, żeby od razu przy okazji coś nagrać też dla Was, żebyście mogły skorzystać. I trzymajcie za mnie kciuki, żebym rzeczywiście wytrwała i sobie nic, żadnego nowego wzoru nie kupiła. A to, co zamierzam dziergać z moich starych, powiedzmy starych, one nie są takie stare, ale już kupionych wzorów, to pamiętacie pewnie, jak mówiłam Wam o... Zaraz, chyba tutaj mam nawet... Tak? Mam czy nie? Jak mówiłam Wam o tej chuście. To jest ta Lunae. Cały czas o niej pamiętam. Ja mam naszykowane włóczki na nią. To jest też mozaikowa chusta. Ja nie rezygnuję z tego. Kolorów na pewno nie zmienię, bo one są, wiem, że są w punkt takie jak chcę i takie jak lubię. Nie mam wydrukowanego, ale mówiłam Wam też, że chcę nagrać... Zrobić, wydziergać od Andrei Mowry. To się nazywa Winter Beach Cardigan. No, u nas za bardzo w Lublinie to beach nie ma, ale chciałabym go mieć i teraz jestem w 100% przekonana, że wiem z czego i jaki to ma być sweterek, a chcę zrobić z podwójnej nitki tej tweedowej, co kupuję ją na szpulach i ją sprzedaję na wagę. Przyszedł kolor o nazwie Rudy i ja go chcę sobie tyle odłożyć, żeby móc zrobić go w dwie nitki. To będzie wtedy na pewno poza próbką. Ale po doświadczeniach z tego roku, i to może będzie dla kogoś istotne, uważam, że zmieniając rozmiar o 0,5 mm w jedną czy tam w drugą stronę, nieważne, zmieniając rozmiar drutów o 0,5 mm od tego, który jest we wzorze, to tak jakbym zmieniała... To jest hipoteza, pamiętajcie, to jest nie jest sprawdzone do końca. To tak jakbym zmieniała rozmiar o 1. Czyli jeżeli na przykład, zmyślam teraz, ten wzór jest na druty 4,5, to jeżeli chcę go zrobić na drutach 5,5 mm, to muszę zejść o 2 rozmiary w dół. Mam nadzieję, że rozumiecie. Tą hipotezę na razie potwierdza mi sweterek od Andrei Mowry Stripes i chcę to przetestować. Bądźcie ze mną w tym eksperymencie. Czemu nie? Tak więc to są dwie rzeczy, które na pewno
chcę zrobić w pierwszej kolejności, jak pokończę te rzeczy już zaczęte, bo mam już do nich właściwie wszystko przygotowane, nic tylko już chwytać za druty i robić. Bardzo chciałabym też już je mieć, bo nie oszukujmy się, no ile można chodzić w jednej chuście. Nawet jeżeli to jest taka fajna chusta, to byłoby fajnie mieć drugą z tymi... Na końcach są te... No wiecie, to takie ładne chwościki, o. I wydaje mi się, że to jest koniec tej bardzo długiej opowieści o dzierganiu w 2022 roku. Mam nadzieję, że miło Wam się tego słuchało i w miarę dobrze oglądało pomimo szalejącego światła w Lublinie, ale wiecie właśnie, no jak to jest. Jak się jest mamą, to się nie robi czegoś wtedy, kiedy się chce, tylko wtedy, kiedy się może. I tak już na razie przez jeszcze wiele lat będzie wyglądać moje życie. Mam nadzieję, że Wasz 2023 zaczął się dobrze i że będzie jeszcze lepszy niż 2022. Życzę Wam bardzo dużo włóczki, bardzo dużo czasu na dzierganie, samych pięknych i udanych projektów i do zobaczenia. Łapka w górę, subskrypcja, będzie mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa, pa.